Bardzo dziękuję. Może uprzedzę na samym początku, że to wszystko, co będę mówił o cudach, ten cały wykład teologii cudów, który postaram się Państwu skrótowo przedstawić, on jest oparty w całości na teologii świętego Tomasza z Akwinu. Tak to jest, że jeśli chodzi o teologię cudów, o koncepcję cudów w teologii, w zależności od tego, gdzie spojrzymy, pewne modyfikacje, do którego teologa zajrzymy, to takie pewne niuanse będą się zmieniać w podejściu do cudów, ale taka klasyczna, katolicka doktryna teologii cudów znajduje się u świętego Tomasza z Akwinu. Jest to doktryna nabudowana wcześniej na teologii świętego Augustyna, znacznie modyfikująca teologię świętego Augustyna w tym aspekcie właśnie. No i jest to pełny, klarowny wykład teologii cudów. Dlatego to wszystko, co będę mówił, te wszystkie podziały, które będę Państwu przedstawiał, te wszystkie przykłady, to wszystko jest zaczerpnięte z pism świętego Tomasza z Akwinu. Zacznijmy, proszę Państwa, od takiej najprostszej zupełnie rzeczy, to znaczy od próby powiedzenia sobie, co to jest cud. I tak mówiąc najprościej, bo definicji cudów różnych jest bardzo dużo, ale mówiąc taką najkrótszą, najprostszą definicję, trzeba byłoby powiedzieć, że cud to jest takie działanie Boże w świecie, które dokonuje się oczywiście dla zbawienia człowieka, ale przekracza normalny, naturalny porządek świata stworzonego. To brzmi może trochę skomplikowanie, może trochę niejasno, zaraz będziemy to wszystko wyjaśniać, co w tej definicji jest, ale na początku chciałbym zwrócić Państwa uwagę na jedną rzecz. Nie każde działanie cudowne, nie każde działanie nadnaturalne, Boże, jest działaniem cudownym. My wiemy, że Pan Bóg działa w sposób nadnaturalny dwojako. Jeden sposób nadnaturalnego działania Bożego to jest działanie łaski. To wszystko, co się dokonuje w sercu człowieka, na przykład wtedy, kiedy przychodzi do sakramentu pokuty, to jest działanie nadnaturalne. Ale to nie jest działanie cudowne. I to jest druga grupa, to jest druga grupa działań nadnaturalnych Bożych. Działania cudowne. Czyli łaska, działanie łaski i działanie cudowne. Czyli łaska i cuda to są dwie grupy działań Bożych nadnaturalnych, czyli takich, które przekraczają stworzony porządek świata. Jeżeli mówimy o cudach, o jakim porządku myślimy? Proszę sobie skojarzyć ten porządek naturalny po prostu z prawami przyrody. Tak zupełnie najprościej, najbardziej intuicyjnie. Jeżeli będę mówił o kursie natury, to co łacinnicy nazywają cursus natura, czy jeżeli będę mówił o biegu rzeczy, o naturalnym biegu rzeczy, to proszę sobie pod to podłożyć skojarzenie z prawami przyrody. A zatem cuda to jest wszystko to, co przekracza w jakiś sposób ten naturalny bieg rzeczy, ten naturalny porządek przyrody, który, jak my wierzymy, jest ustanowiony przez Pana Boga. No? To Pan Bóg stworzył ten świat, to Pan Bóg zaprojektował ten porządek wedle miary, liczby i wagi, jak mówi Pismo Święte. Ten świat został stworzony, a zatem porządek tego świata pochodzi od Stwórcy, odbija, wierzymy, że też odbija jakoś samego Stwórcę i jego naturę. Ale działanie cudowne to jest takie działanie, które przekracza ten porządek. I teraz zastanówmy się, jak może przekraczać taki porządek. W jaki sposób to działanie Boże rzeczywiście może się odnosić do natury. I święty Tomasz powiada, no na trzy sposoby. Są trzy takie główne sposoby działania Bożego, niebędącego działaniem łaski, które przekraczają porządek naturalny. Pierwszy sposób Tomasz nazywa, że to są działania, przytoczę łaciński termin, zaraz go będę tłumaczył, preter naturam. Czyli to są takie działania, w których Pan Bóg pomija porządek naturalny, ale nie robi niczego innego, niż sama natura mogłaby zrobić. Tylko Pan Bóg robi to na przykład szybciej. Już tłumaczę, o co chodzi. Do takich cudów, do cudów preter naturam, czy cudów, które się dokonują z pominięciem porządku natury, zalicza się na przykład cuda uzdrowienia. Może nie wszystkie, ale na przykład biblijny cud uzdrowienia teściowej Piotra. To jest cud preter naturam. Dlaczego? Dlatego, że dla świętego Tomasza, dlatego, że starożytni i średniowieczni wierzyli, idąc za Hipokratesem, później za Galenem, że tym, co dokonuje leczenia, jest sama natura. To natura sama się leczy. Rolą lekarza nie jest leczenie, tylko rolą lekarza jest usuwanie przeszkód, które sprawiają, że natura sama w sobie mająca moc leczącą, no,
nie może się wyleczyć, może być jakaś taka przeszkoda. Stąd to słynne hipokratesowe primum non nocere, po pierwsze nie szkodzić, jako rola lekarza, tak? Nie chodzi o to, żeby pomagać, nie to ma robić lekarz. Lekarz ma po pierwsze nie szkodzić, to znaczy pozwolić naturze działać, ewentualnie usunąć przeszkody w działaniu natury. I to jest leczenie. A zatem leczenia dokonuje sama natura. Otóż w przypadku takiej choroby, która określana jest jako gorączka, różne mogłyby być jej podstawy, no najprawdopodobniej teściowa Piotra mogła sama z niej wyjść. Tylko trochę dłużej by to potrwało i od razu by nie mogła im usługiwać, jak mówi Pismo. A zatem to, co się dokonało za sprawą mocy Bożej, to, co się dokonało w tym uzdrowieniu, to było przyspieszenie procesu naturalnego. To było przyspieszenie tego procesu leczenia, który właściwy jest samej naturze, właściwy byłby samej naturze i możliwy dla samej natury do uzyskania. A zatem to jest takie działanie cudowne, które po prostu przyspiesza to, co się w naturze dzieje. Ewentualnie doskonali to, co się w naturze dzieje. I to są właśnie cuda preter naturam. Najsłabszy rodzaj cudów, od razu sobie powiedzmy. Jeżeli Pan Bóg robi to, co natura mogłaby zrobić, tylko szybciej i lepiej, no to jest najsłabszy rodzaj cudów. Takie cuda nie ma problemu. Pan Bóg może robić w każdym momencie. No ale to jest tylko jeden rodzaj cudów. Są również cuda bardzo, powiedziałbym, zadziwiające, takie, które nie dokonują się z pominięciem natury, ale jak Tomasz powiada, są cudami wbrew naturze, kontra naturam. I to są takie cuda, gdzie za sprawą działania Bożego i mocy Bożej coś zachowuje się inaczej, niż właśnie jego natura by wskazywała, że powinno się zachowywać. Przykład, który Tomasz podaje, zresztą nie tylko on, to logowie średniowieczni, praktycznie wszyscy, jeżeli chodzi o ten typ cudów, to jest cud na przykład płonącego krzewu, który się ukazał Mojżeszowi, który płonął, ale się nie spalał. Albo drugi cud, trzej młodzieńcy w piecu ognistym, którzy również nie byli spaleni przez ten ogień, który tam płonął. Był to cud kontra naturam, przeciw naturze. Dlaczego? Dlatego, że do natury ognia należy spalanie. To jest wpisane w naturę ognia, że jak ogień płonie, to spala. Normalnie jak podpalimy krzak, to krzak się spali. Normalnie, gdyby człowiek znalazł się w piecu ognistym, to by spłonął. A zatem ten cud polegał na zahamowaniu naturalnego działania, wbrew jakby naturze ognia było to, żeby człowiek czy krzak w żaden sposób nie zostały przezeń uszkodzone, kiedy ten ogień płonął. I to są cuda kontra natura. Ale jest jeszcze jeden rodzaj cudów. One są znacznie większe niż te preter naturam. To chyba czujemy, że zachowanie młodzieńców w piecu ognistym jest czymś większym niż uzdrowienie teściowej. No, Piotra. To jednak mimo wszystko różnica gatunkowa jest wyczuwalna na pierwszy rzut oka. Trzeci rodzaj cudów, szalenie częsty i mamy nadzieję, że w naszym życiu też ten cud się dokona, to są cuda supra natura. Czyli takie cuda, gdzie działanie Boże nie jest działaniem wbrew naturze, nie jest działaniem z pominięciem natury, ale osiągającym taki skutek, jak normalnie natura by mogła, ale jest takim działaniem, które jest zupełnie, powiedzielibyśmy, innego porządku, ale nie porządku łaski. I tutaj dwa przykłady takich cudów. Pierwszy taki cud to jest wskrzeszenie Łazarza. To jest typowy cud supra natura. Otóż natura ludzka ma zdolność do leczenia samej siebie, ale nie ma zdolności do tego, że jak umrze, to się wskrzesi. Tego żadna natura nie potrafi. Natura potrafi sprawić, że się nam rany zagoją, zabliźnią, że gorączka minie, że się jakoś tam wygrzebiemy z przeziębienia, z grypy, czy z czegokolwiek. Z tym sobie natura poradzi. Ale jak już się nie wygrzebiemy i ta natura raz polegnie, to ona już się później nie podniesie. Jak umarliśmy, to sama natura nas nie ożywi. A zatem, jeżeli Pan Jezus wskrzesza Łazarza, to dokonuje czegoś, czego absolutnie natura nie może zrobić, ale czujemy, że to nie jest również wbrew naturze. No,
przywrócenie życia Łazarzowi nie było czymś takim, jak powstrzymanie ognia, który płonął w piecu ognistym, nie spalając trzech młodzieńców. To jest jednak inny typ cudu, tak czujemy, myślę, dosyć wyraźnie, dosyć konkretnie. I to jest jeden rodzaj cudów. Nie mówię, że wszyscy oczekujemy, że zostaniemy wskrzeszeni tak jak Łazarz, bo myślę, że nie oczekujemy tego. Oczekujemy innego typu cudu, który jest również cudem, cudem supranaturem, to znaczy uwielbienia naszych ciał po śmierci, po zmartwychwstaniu. Kiedy umrzemy, kiedy dokona się powszechne zmartwychwstanie, kiedy nasze dusze połączą się na powrót z naszymi ciałami, oczekujemy, że te ciała, które wtedy do nas wrócą, będą przebóstwione. Będą inne niż te ciała, które, znaczy to będą te same ciała, ale będą miały inne właściwości niż te ciała, które teraz mamy. Nie od rzeczy wspominać o tym cudzie tutaj, kiedy macie Państwo przed oczami obraz zaśnięcia Najświętszej Marii Panny, w niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, bo to jest obraz tego cudu. Tak? Wzięcie Maryi z duszą i ciałem do nieba to jest obraz tego cudu. Już ponieważ Maryja była poczęta bez grzechu pierworodnego, zachowana od grzechu pierworodnego, to wzięcie jej do nieba z duszą i ciałem było tym momentem, kiedy dokonało się przebóstwienie również jej ciała. I to jest cud supranatura. W naszym życiu on też się dokona, miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję, że wszyscy będziemy uczestnikami Bożego daru zbawienia. W naszym życiu też on się dokona, ale po śmierci. Najpierw umrzemy, chyba że wcześniej Pan Bóg zarządzi sąd, ale jeżeli nie, no to jednak najpierw umrzemy, a później dopiero nasze ciała zostaną przebóstwione. Ale to jest cud supranaturam. To jest taki cud, który przekracza możliwości natury, bo żadna natura nie jest w stanie sprawić, żeby ludzkie ciało zostało przebóstwione. Co to znaczy przebóstwione ludzkie ciało? To jest bardzo trudno powiedzieć. Mamy bardzo mało danych na ten temat. Możemy tylko patrzeć na Pana Jezusa po zmartwychwstaniu i dzięki temu wiedzieć mniej więcej, jak takie ciało przebóstwione funkcjonuje, jak ono się zachowuje i co wiemy. No wiemy na przykład tyle, że jest ciałem, które nie cierpi, pomimo że są w nim rany na przykład, które zostały z ziemskiego życia, ale to ciało nie cierpi. Wiemy, że nie podlega prawom fizycznym takim jak prawu jedności miejsca i czasu, tak? Czyli Pan Jezus mógł być w jednym momencie w dwóch różnych miejscach. Ukazywał się swoim uczniom, ukazywał się kobietom mniej więcej w takim czasie, który nie pozwalałby normalnemu człowiekowi przebyć odległości pomiędzy miejscami, gdzie te objawienia się dokonywały. Pan Jezus mógł przechodzić pomimo drzwi zamkniętych, będąc w ciele. Więc to ciało Pana Jezusa po zmartwychwstaniu było inne. Takie ciało będzie również naszym udziałem. To przyłączenie tego ciała do naszej duszy to jest cud supranatura. A zatem to są te trzy kategorie, trzy główne rodzaje cudów, o których pisze święty Tomasz. Jeszcze raz powtórzę. Cuda preter naturam, czyli te cuda, które się dokonują z pominięciem przyczyn naturalnych, ale które sama natura mogłaby zrobić. Uzdrowienie teściowej Piotra z gorączki. Cuda kontra naturam to są takie cuda, które występują jakoś przeciwko jednostkowej naturze danego zjawiska. Ogień, który nie spala, nie płonie, ale nie spala krzewu, czy nie spala młodzieńców w piecu ognistym, i cuda supranaturam, czyli te, które zdecydowanie przekraczają możliwości natury, czyli przebóstwienie ciała ludzkiego, no i na przykład wskrzeszenie Łazarza. I to są takie cuda, taka typologia cudów, którą mamy od świętego Tomasza, która weszła do powszechnego użycia w teologii. Chciałbym jeszcze jedno rozróżnienie przedstawić, które jest bardzo ważne, na cuda widzialne i niewidzialne, albo cuda zadziwiające i niezadziwiające. Tomasz mówi cuda ukryte i cuda jawne. To może brzmieć dziwnie, no bo jak może być cud ukryty, ale rzeczywiście tego typu cuda są. Jeszcze inaczej możemy powiedzieć, cuda, które wiary wymagają i cuda, które do wiary prowadzą.
dwa różne rodzaje cudów. I od razu Państwu powiem, że dla Tomasza największymi cudami nie są te cuda, które do wiary prowadzą, tylko te cuda, które wiary wymagają. Te cuda, w które najpierw trzeba uwierzyć, żeby je później zobaczyć albo doświadczyć jako cudownych. To są takie cuda, jak na przykład wcielenie czy zmartwychwstanie Pana Jezusa. To są te cuda, które wymagają wiary. A takie cuda, które do wiary prowadzą, to są na przykład cuda właśnie uzdrowienia, wskrzeszenia. To są te wszystkie cuda, o których mówiłem wcześniej w tych trzech kategoriach. Dlaczego tak jest? Skąd się bierze ten pociąg? Tomasz mówi tak, jest tutaj wierny świętemu Augustynowi, swojemu nauczycielowi. Istotną cechą cudu jest to, że on budzi zdziwienie u obserwatora. Ktoś, kto postrzega cud, ktoś, kto widzi cud, musi być zadziwiony. No dziwne to jest, że ktoś tak szybko wyzdrowiał z gorączki, tak? Że teściowa Piotra przed 5 minutami leżała, a już później wstała i im usługiwała. To jest dziwne, to budzi zdziwienie. Dziwne jest to, że ogień płonie, ale nie spala. Dziwne jest to, że Łazarz wyszedł z grobu po 3 dniach spędzonych w grobie, kiedy już cuchnął. To wszystko jest dziwne, to wszystko budzi zdziwienie. To wszystko się pojawia wbrew temu, czego byśmy oczekiwali. I to są takie cuda, które budzą od razu zdziwienie. Widzimy cud, momentalnie powstaje zdziwienie. Ale są takie cuda, które dopiero im dłużej się poznaje, im dłużej się z nimi obcuje, to dopiero to zdziwienie ma szansę w nas narosnąć, wzrosnąć i się w ogóle objawić. Są takie cuda, które mają zdziwienie na początku i są takie cuda, które mają zdziwienie na końcu. Te małe cuda to są takie cuda, które mają zdziwienie na początku, a te wielkie na końcu. I tak jest, proszę Państwa, z tymi cudami największymi, takim jak wcielenie Słowa, czyli przyjście drugiej osoby Trójcy Świętej na ten świat, przyjęcie ludzkiej natury przez Syna Bożego. Proszę zwrócić uwagę, ten cud mógł być niezauważony. I w istocie był przez wielu niezauważony. Bo co się stało? Oto Panna pocznie i porodzi Syna. I rzeczywiście stało się tak, że Maryja Dziewica poczęła i porodziła Syna. No ale kto mógł wiedzieć, poza Józefem, poza najbliższym jej człowiekiem, którego sprawa bezpośrednio dotyczyła, że rzeczywiście dokonało się to bez udziału męża? Kto mógł być tego pewien? To było ukryte przed oczami ludzkimi. Kto mógł wiedzieć, że to dziecko, które się narodziło, to jest Syn Boży? Pasterze, którym aniołowie objawili, to prawda, i pchnęli ich do Betlejem, mędrcy, którzy szukali Syna Bożego i jakimś sposobem, nie wiemy dokładnie jakim, wypatrując gwiazdy, ale co to znaczy, nie wiemy, znaleźli Syna Bożego. No oni wiedzieli, ale wszyscy inni nie wiedzieli. Cud wcielenia był cudem, który powoli trzeba było odkrywać i jego odkrycie dokonuje się w sercu każdego człowieka przez całe życie. Im bardziej się go odkrywa, tym bardziej on dziwi. Im bardziej się go odkrywa, tym bardziej jest zadziwiające, fascynujące. Ale tak na pierwszy rzut oka, gdybyśmy zobaczyli dziecko leżące w żłobie, płaczące, owinięte w pieluszki, to pewnie by to nas strasznie nie zdziwiło. No pewnie nie. Podobnie jest cudem zmartwychwstania. Proszę zwrócić uwagę, to jest cud, który był w ogóle zakryty przed oczami ludzkimi, więc trudno, żeby budził zdziwienie. Jego skutki budziły zdziwienie, ale sam ten cud nie. Faktu zmartwychwstania nikt nigdy nie widział. Był widoczny kamień odrzucony od grobu, chusty położone w miejscu, gdzie było ciało. Skutki jakby tego cudu były widoczne, ale sam cud zmartwychwstania widoczny nie był. I to są te dwa cuda, o których mówi święty Tomasz. Największe cuda i jedyne cuda w takim sensie w pełni ścisłym, które jednocześnie nie budzą zdziwienia na samym początku. Im większy cud, tym większe ukrycie jego cudowności. No i cudowność dopiero trzeba odkrywać. Im
mniejszy dla Pana Boga cud, bo dla nas to może być szokujące, że ktoś powstał z martwych. Dla Pana Boga to nie jest żaden problem. Im mniejszy cud dla Pana Boga, tym on dla nas może być bardziej widowiskowy, bardziej widoczny. Taka jest prawidłowość. Proszę Państwa, jeszcze jedno ważne rozróżnienie. Jeżeli już jesteśmy przy tych łacińskich terminach i przy tych bardzo takich kluczowych rozróżnieniach, to jeszcze jednej rzeczy sobie powiedzmy. Coś może budzić zdziwienie i cudem nie być. Coś może budzić nasze zaskoczenie, wyglądać jak cud i cudem nie być. I Tomasz rzeczywiście bardzo mocno rozróżnia, powiada, są cuda w sensie ścisłym, on je nazywa mirakula, albo są nieprawdziwe cuda, tylko się cudami wydają i nazywa je mira albo mirabilia. I to są takie zadziwiające rzeczy, ale nie są cudami, chociaż naiwni myślą, że to są cuda. Jaki jest problem z tymi nieszczęsnymi mirami albo mirabiliami, czyli cudami takimi nieprawdziwymi? Ano taki, że jak wiedza z człowieka przyrasta, to ten cud przestaje być cudem. Bo na przykład, to jest, proszę Państwa, trochę tak jak z kuglarzami. Raptem się okazuje, że no właśnie ktoś wyciąga królika z kapelusza, no przecież my wszyscy dokładnie wiemy, że coś jest nie tak. Nie? Jest w tym jakaś sztuczka, ale budzi to nasze zdziwienie mimo wszystko. Każdy od czasu do czasu lubi takie sztuczki pooglądać. Mira albo mirabilia to są właśnie takie sztuczki. Znaczy coś, co nie jest cudem, a jak cud wygląda i wystarczyłoby się przyjrzeć bliżej temu kapeluszowi i od razu byłoby widać, że tam jest jakieś drugie dno. Coś takiego. To rozróżnienie było bardzo ważne, ponieważ zwłaszcza w pierwszych wiekach chrześcijaństwa z tym się zmagał święty Augustyn, nie święty Tomasz, ale święty Augustyn się bardzo zmagał. Była cała plaga wszelkiego rodzaju działań takich właśnie cudotwórczych niby, które służyły zasadniczo zarabianiu pieniędzy przez tych rzekomych cudotwórców. Dlatego na przykład święty Augustyn bardzo długo nie mógł się przekonać do tego, że cuda się jeszcze zdarzają, bo widział mnóstwo takich hoksztaplerów, którzy budzili zdziwienie u ludzi, ale to, co robili, to wcale nie były cuda. Jak wiedza przyrasta, to owe mira albo mirabilia, czyli te zadziwiające rzeczy, które nie są cudami w sensie ścisłym, przestają nas dziwić. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład, nie wiem, ktoś, kto nie wiedział, jakie są właściwości magnesu, musiał być strasznie zdziwiony, że ktoś, kto się tym magnesem posługuje, potrafi ściągać jakieś metalowe przedmioty do siebie. No ale wystarczył krótki kurs fizyki, żeby wiedzieć, że to nic dziwnego, że jak się magnesem, nie wiem, pod stołem przejedzie, a na stole są metalowe monety, to te monety się będą przesuwały, tak? No, tak się dzieje. I w momencie, kiedy ktoś o tym nie wie, jakie są właściwości magnesu, to patrzy na to, mówi cud. Ale jak już i to jest wtedy dla niego coś, co byłoby, no, wskazywałoby na działalność Bożą. Wystarczy trochę wiedzy, żeby wiedzieć, żeby zobaczyć, że to nie jest cud, rozczarować się takim cudem. Efektem wiary w takie zadziwiające rzeczy, które nie są cudami, jest zawsze rozczarowanie, wcześniej czy później. Dlatego one są tak bardzo niebezpieczne. Dlatego trzeba bardzo uważać, czy my wierzymy naprawdę w cuda, czy nie w cuda. Bo jak nie wierzymy w prawdziwe cuda, tylko wierzymy w takie cuda fikcyjne, to się srodze rozczarujemy i to często potrafi zachwiać czyjąś wiarą. Więc to rozróżnienie jest dla nas kluczowe. Jeszcze o jednej rzeczy chciałbym powiedzieć, mianowicie o trzech wydarzeniach, czy trzech aktach Bożej mocy, które są bardzo niezwykłe, a jednocześnie nie są cudami. Otóż święty Tomasz powiada, czymś najbardziej niezwykłym, co można sobie wyobrazić, poza właśnie wcieleniem słowa, poza tajemnicą, że Pan Bóg stał się człowiekiem, było stworzenie świata. To rzeczywiście było zadziwiające, że z niczego Pan Bóg stworzył ten cały świat, który jest, który widzimy. Tak? Czyli akt stwórczy jest czymś niezwykłym. Ale mówi Tomasz, to nie jest cud. Dlaczego? Dlatego, że cud musi się dokonywać w obrębie jakiegoś porządku, który już został ustanowiony. A jeżeli nie było świata i świat został stworzony, no to nie było jeszcze żadnego porządku, chyba? Wszystko się zaczęło od nowa. Krótko mówiąc, możemy sobie powiedzieć, że
stworzenie świata to nie znaczy, że ono jest czymś małym, ale nie jest czymś cudownym. Bardzo podobnie jest z drugą sytuacją, zresztą analogiczną do stworzenia świata, dokonującą się w ten sam sposób. Również Pan Bóg działa swoją wszechmocą i wyprowadza z nicości do istnienia duszę ludzką. Każdą duszę ludzką. Dusza ludzka każdego z nas została stworzona dokładnie takim samym aktem wszechmocy Bożej, jak cały wszechświat. I dla Pana Boga to nie miało różnic, czy to jest jedna dusza, czy to jest cały wszechświat, bo niezależnie od tego, co się wyprowadza z nicości, to wymaga to takiego samego aktu mocy Bożej. Jest tak przepaścista różnica. No więc, kiedy została stworzona dusza każdego z nas, to również był to wielki cud. W cudzysłowie cud, ale w sensie ścisłym nie możemy powiedzieć, że to był cud. Dlaczego? I to jest bardzo ciekawa odpowiedź świętego Tomasza. Bo Tomasz powiada, rzeczywiście dusza jest czymś niezwykłym, wspaniałym, wymaga ingerencji całej mocy Bożej, żeby powstać, ale powiada, dusza jednak jest czymś naturalnym. To jest naturalne dla człowieka mieć duszę. I Pan Bóg, jak człowieka zaplanował, to zaplanował go z duszą. Więc to, że mu później stwarza tę duszę, daje tę duszę, jesteśmy bardzo wdzięczni, oczywiście, ale to nie jest nic takiego, co by kazało nam mówić o działaniu cudownym, bo Pan Bóg powiedział, tak będę robił, tak będę robił. Nie zaskakuje nas tutaj. Pan Bóg, jak stwarza człowieka, daje mu duszę. Tak zaplanował. Człowiek ma mieć duszę. To nie jest działanie cudowne. No i jest jeszcze trzeci rodzaj działania, o którym już po części na początku wspomniałem, to jest usprawiedliwienie grzesznika. Usprawiedliwienie grzesznika, jak pewnie Państwo nieraz słyszeliście to określenie, jest stworzeniem na nowo. Jest stworzeniem na nowo, jest swoistego rodzaju rekreacją, odtworzeniem czegoś, co było. Kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, kiedy słyszymy nad sobą formułę rozgrzeszenia, dokonuje się w naszej duszy coś takiego, jakby nowe stworzenie. Tak, tak to się określa. Pan Jezus tak o tym mówił. Dlaczego? Dlatego, że nie tylko Pan Bóg powiada, no nie będę zwracał uwagi na Twoje grzechy, nie tylko no, nie będę Cię pociągał do odpowiedzialności za Twoje grzechy, ale daje nam nowe serce i nowego ducha. Tak jak zapowiedział. To jest zupełnie coś innego. To nie jest tylko wypucowanie tam naszych grzechów, ale jakby odnowienie tego wszystkiego, co w nas jest. I to również jest działaniem cudownym w takim znaczeniu, że natura tego zrobić nie może, ale nie jest cudownym w takim znaczeniu, o jakim my mówimy. Dlaczego? Ano właśnie dlatego, że to jest działanie łaski. Ano właśnie dlatego, że to jest działanie łaski Bożej. To jest z innego zupełnie porządku. I teraz, proszę Państwa, jeszcze o dwóch rzeczach ważnych, szczegółowych, ale ważnych chciałbym powiedzieć. Eucharystia. Czy Eucharystia jest cudem, czy nie jest cudem? Wielkie boje, wielkie spory teologowie średniowieczni na ten temat toczyli. Bo można by powiedzieć, cóż większego niż przemiana chleba w ciało Chrystusa, wina w krew Chrystusa. Co może się stać większego? Cud porównywalny wyłącznie ze wcieleniem, czyli z tym, że Bóg stał się człowiekiem. No i to jest prawda. Oczywiście. To jest oczywiście prawda. Niemniej jednak Tomasz powiada nie. W sensie ścisłym nie można powiedzieć, że Eucharystia jest cudem. To nie znaczy, że jest czymś małym, to nie znaczy, że jest czymś, czego by nie należało adorować. Właśnie przeciwnie, bardzo należy. To jest czymś największym skarbem, jakim mamy. Ale w jakim sensie nie jest cudem? Ano w takim, że kompletnie nie jest widoczny dla oczu ludzkich. Syn Boży, który stał się człowiekiem, okej, mogliśmy nie rozpoznać, że to jest człowiek będący Bogiem i Bóg, który stał się człowiekiem, ale widzieliśmy Chrystusa. Kiedyś, 2000 lat temu, można go było zobaczyć. Natomiast jeżeli chodzi o ciało i krew, które codziennie na ołtarzu się pojawiają, ciało i krew Chrystusa, a zatem sam Chrystus w swojej osobie, no nie, my widzimy cały czas postaci. My widzimy cały czas chleb i wino. Chyba, że ktoś ma taką łaskę, że faktycznie widzi coś
innego czy coś więcej. I na tym polegają cuda eucharystyczne. I to nazywamy cudami eucharystycznymi. Nie samą Eucharystię, ona jest czymś wielkim, wspaniałym, największym, czymś porównywalnym tylko z wcieleniem, ale w sensie cudu, takim, o jakim mówi teologia, no, możemy mówić o cudach eucharystycznych, czyli o takich sytuacjach, kiedy jakoś nam, dla naszych zmysłów, postrzegalnie dla naszych zmysłów, objawi się to, co się dzieje w sposób zakryty. A zatem na przykład hostia zacznie krwawić, albo będzie widoczna jako ciało. Tak na tym polegały cuda eucharystyczne. Tak się to się dzieje, to się często dzieje. I proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, mamy tu do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Mianowicie taką, że coś, co jest najbardziej niezwykłe, od czasu do czasu potrzebuje mniejszego cudu, żeby zostało zauważone. Jeden z ojców Kościoła, to nie święty Tomasz. Święty Tomasz był doktorem, ale nie był ojcem Kościoła. Jeden ze znacznie starszych od niego teologów powiada, to jest trochę tak z tymi cudami mniejszymi i większymi, czy mniejszymi cudami, które wskazują na cuda większe, to jest trochę tak jak z nami, kiedy byłby na ścianie, proszę sobie wyobrazić, byłby na ścianie jakiś bardzo wielki napis. Bardzo wielki, albo wyobraźmy sobie, że podeszlibyście Państwo do ołtarza w Niebowzięcie Najświętszej Marii Panny na bliską odległość, bardzo blisko, a wcześniej nie widzielibyście Państwo tego ołtarza. To co byście Państwo widzieli? No kawałek na przykład stopy świętego Piotra i tyle. Cała scena, cała reszta byłaby dla Państwa niewidoczna. Żeby, i załóżmy, że nie możecie się Państwo odsunąć od tego ołtarza, więc żeby zobaczyć, co na nim jest, to ktoś by musiał Państwu mniejszy obrazek, w mniejszej skali pokazać i powiedzieć, to czego Ty widzisz tylko ten fragment, stopę świętego Piotra, to w istocie, w całości wygląda tak, jak na tym obrazku. Tylko Ty stoisz jakby za blisko, żeby to zobaczyć. Z jakiegoś powodu się nie możesz odsunąć, to popatrz, na tym obrazku jest widać to, jest widoczne to, co jest w ołtarzu, co byś zobaczył, gdybyś się trochę odsunął. I trochę tak jest z Eucharystią i z cudami eucharystycznymi, że my jesteśmy za blisko, żeby to zobaczyć. I czasami trzeba cudu eucharystycznego w takim sensie właśnie objawienia fizycznej krwi, czy fizycznego ciała Pana Jezusa, żebyśmy na nowo odnowili w sobie wiarę, zobaczyli, co się na tym ołtarzu dzieje, bo czasami jest tak, że jak się jest za blisko, to nie widać. A my jesteśmy za blisko. No mało czego jesteśmy tak blisko, jak Eucharystii. Na co dzień. Pewnie większość z Państwa była przed chwilą, uczestniczyła we mszy świętej, przyjęła Eucharystię. Możemy to robić codziennie. Rzeczywiście jest to dar Boży na wyciągnięcie ręki i może dlatego czasami nie widzimy. Jest to coś, co jest za blisko. A zatem w jednym wydarzeniu może być czasami coś, co jest cudem znacznie większym, ale niewidocznym i potrzebuje znacznie mniejszego cudu, żeby dokonało się objawienie tego cudu większego. Proszę zwrócić uwagę, to jest ta druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, proszę zwrócić uwagę, że tak jest również przy wcieleniu, które określiłem jako największy z cudów. Tak jest również przy wcieleniu. Dlaczego? Dlatego, że mało kto wiedział, że oto narodził się Bóg, który jest człowiekiem, no ale różne rzeczy się działy. Różne rzeczy takie cudowne, niezwykłe się działy. No chociażby ta gwiazda betlejemska. Chociażby to pojawienie się aniołów. Znacznie mniejsze rzeczy niż samo wcielenie Słowa, ale żeby wcielenie Słowa było widoczne, to musiały się udziać takie drobiazgowe sprawy. Czasami tak jest, że cuda, które widzimy, są mniejsze niż te, których nie widzimy. I to jest ta podstawa teologii cudów, o której chciałem powiedzieć, która u świętego Tomasza jest bardzo wyraźna. Podsumowując, jedna kwestia, wróćmy do definicji. Pamiętacie Państwo, że powiedziałem, że cuda to jest takie działanie Boże, które nie jest działaniem łaski, ale jednocześnie jest działaniem przekraczającym, ekstraordynaryjnym, przekraczającym ten porządek, to ordo właśnie ustanowione przez samego Pana Boga. Porządek natury. Natomiast warto pamiętać o jednej rzeczy, że cud nigdy nie jest gwałtem na naturze.
jest to przekroczenie porządku, czasami zatrzymanie biegu tego porządku, czasami wzmocnienie, różnie bywa, ale nigdy nie jest to gwałt na naturze. Dlaczego? Dlatego, że dokonuje tego Pan Bóg, który sam jest twórcą tej natury. Gdyby tego dokonywał ktoś inny, tak, to byłoby gwałtem, zaburzeniem, jakimś zniszczeniem natury. Jeżeli dokonuje tego Pan Bóg, to nie jest to wbrew naturze w takim znaczeniu, żeby to niszczyło naturę, takie działanie niszczyło naturę. Proszę Państwa, to może być skomplikowane, ale proszę sobie wyobrazić bardzo prostą analogię. Gdybym ja albo ktoś z Państwa w tej chwili postanowił coś pozmieniać w ołtarzu Vita Stwosza, to byłoby to barbarzyństwo i zniszczenie. Jeszcze do tego przestępstwo. Gdyby komuś przyszło do głowy, to odradzam, żeby było jasne, nic takiego nie sugerowałem, to jest przykład tylko. To by było coś bardzo złego. Ale proszę Państwa, gdybyśmy się cofnęli do momentu, kiedy żył Vita Stwosz, a ten ołtarz był pod jego ręką, te zmiany, które on by wprowadził, nie byłyby żadnym gwałtem na dziele sztuki. Po prostu Vita Stwosz zrobiłby ze swoim ołtarzem to, co ma prawo zrobić, czyli wprowadziłby jakieś zmiany, czy coś dodał, czy coś ujął, coś być może wyrzeźbił inaczej, być może pokrył inną farbą i tak dalej. Ale ponieważ to robi on jako autor tego dzieła, to nie szkodzi dziełu. Gdyby to zrobił ktoś inny, byłoby to zniszczeniem. W teologii używamy takiego słowa jak potencja obediencialis, jak zdolność posłuszeństwa dzieła do tego, żeby przyjąć działanie swojego Stwórcy, nawet modyfikujące działanie swojego Stwórcy. I natura ma to do siebie, że absorbuje, momentalnie absorbuje działanie cudowne Boga, jako swojego Twórcy. To jest taki obraz, który fantastycznie przyjmuje kolejne ruchy pędzlem malarza, który go namalował. Nie ma żadnego problemu. Momentalnie absorbuje te działania. I proszę zwrócić uwagę, znowu się odnoszę do wcielenia, znowu wracamy do wcielenia. To się dokonuje czasami w sposób zupełnie niezwykły. Mianowicie, albo jeszcze mówiąc inaczej, zupełnie zwykły. Coś takiego wielkiego jak wcielenie słowa dokonało się od pewnego momentu już wedle porządku ludzkiej natury. Pan Jezus 9 miesięcy przebywał w łonie Najświętszej Marii Panny. 9 miesięcy. Rozwijał się, jak się rozwija normalny człowiek w życiu płodowym. Działanie cudowne zostało momentalnie zaabsorbowane przez naturę i dalej już się natura nim zaopiekowała. I taka jest logika Bożego działania. Ono nigdy nie jest wbrew naturze, chociaż czasami ją zdecydowanie przekracza. I to są podstawowe rzeczy dotyczące teologii cudów u świętego Tomasza. Jeszcze raz przypomnę, cuda preter, contra i supra naturam, rozróżnienie na mirabilia, rozróżnienie na cuda widoczne i cuda ukryte. Przypominam, te cuda ukryte są zdecydowanie większe niż cuda widoczne. Pojęcie potencja obedencialis, zdolność do posłuszeństwa wpisane w naturę. To są takie podstawowe pojęcia, które nam rysują teologię cudów u świętego Tomasza. Do 8 mieliśmy czas, więc życzę Państwu dobrej nocy. Szczęść Boże.